Od 1939 roku rząd polski na uchodźstwie monitorował sytuację na ziemiach polskich i w porozumieniu z narodem zaczął tworzyć podziemne, czyli nielegalne struktury państwowe, które są znane jako Polskie Państwo Podziemne. Powstało po to, aby prowadzić dalszą walkę zbrojną z okupantem. Do innych jego celów należało utrzymywanie kontaktów z rządem w Londynie oraz przeprowadzanie działań propagandowych, dywersyjnych i sabotażowych. Polskie Państwo Podziemne działało we wszystkich dziedzinach, dlatego jego struktury określamy mianem pionów. W PPP istniały trzy piony – wojskowy, polityczny i administracyjny. Zacznijmy omawiać pion wojskowy, który podejmował decyzje związane z wojskowością i tworzeniem oddziałów zbrojnych. Jeszcze w 1939 roku powstała Służba Zwycięstwa Polski z dowódcą Michałem Tokarzewskim Karaszewiczem oraz Związek Walki Zbrojnej z dowódcą generałem Kazimierzem Sosnkowskim. Natomiast pierwszym komendantem głównym w kraju został w 1940 roku Stefan Rowecki o pseudonimie Grot. Już 3 lata później został aresztowany przez gestapowców, a jego miejsce zajął Tadeusz Komorowski o pseudonimie Bur. Najważniejsze jest to, że pion wojskowy podlegał decyzjom naczelnego wodza, a ten prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie. W 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową, która miała scalić wszystkie polskie siły podziemne. Jej celem było przygotowanie ogólnokrajowego powstania zbrojnego, przeprowadzanie wywiadów, akcji dywersyjnych oraz sabotażowych. Do najsłynniejszych starć z nazistami doszło w 1943 roku pod Arsenałem, kiedy próbowano odbić z rąk gestapowców Janka Bytnara o pseudonimie Rudy. W 1944 przeprowadzono próbę zamachu na generała SS Franza Kuczerę. Z akcji sabotażowych warto wspomnieć o Szarych Szeregach, które możecie znać z książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Akcjami dywersyjnymi zajmowało się natomiast specjalne kierownictwo dywersji, w skrócie KEDYW. Inną ciekawą formacją wojskową byli cichociemni, czyli żołnierze szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych, którzy byli wysyłani do okupowanej Polski. Natomiast nie tylko polscy patrioci mieli swoje oddziały wojskowe. Stworzyli je także polscy komuniści z Polskiej Partii Robotniczej, powołując do życia Gwardię Ludową. Jednym z pierwszych polskich oddziałów partyzanckich był oddział majora Henryka Dobrzeńskiego o pseudonimie Hubal. Hubalczycy działali na Kielecczyźnie, ale wkrótce zostali rozbici przez nazistów. Jeśli chodzi o pion polityczny, to w polskim państwie podziemnym działał taki jakby podziemny parlament. Tworzyli go politycy z partii przedwojennych, takich jak Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy czy Polska Partia Socjalistyczna, Wolność, Równość, Niepodległość. Te ugrupowania w 1940 roku stworzyły wspólną platformę polityczną, czyli Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który w 1944 roku został przekształcony w Radę Jedności Narodowej. W okupowanej Polsce ostatnim pionem był dział administracyjno-cywilny, podległy premierowi, a ten zarazem prezydentowi na uchodźstwie. Na jego czele stała delegatura rządu Rzeczypospolitej na kraj z delegatem rządu na kraj na czele. Był to tajny naczelny organ administracyjny, który podlegał rządowi na uchodźstwie. Delegatura kierowała prasą państwa podziemnego w zakresie administracji. Składała się z 18 departamentów, które odpowiadały jakby przedwojennym ministerstwom. Istniała także instytucja od wymiaru sprawiedliwości, którą było kierownictwo walki cywilnej.